Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj chciałbym się zająć pewnym fałszerstwem, które jest używane przez ludzi, którzy chcą kłamać na temat Słowa Bożego, twierdząc, że jest jakikolwiek fragment z Biblii, który twierdziłby rzekomo, że można stracić zbawienie. Wiemy z Biblii, że zbawienia utracić się nie da. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo tak mówi Słowo Boże. Jeśli kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny, tak powiedział Pan Jezus. Pan Jezus nie kłamie. Kłamią ci ludzie, którzy próbują udowadniać, że Pan Jezus kłamał. Więc powołują się oni na fragment z Hebrajczyków, 6 rozdział, od 4 do 6 wersetu, aby kłamliwie twierdzić, że rzekomo to dowodzi, że można stracić zbawienie. No więc ten fragment wręcz odwrotnie jest użyty przez autora tego listu, autora listu do Hebrajczyków, do pocieszenia wierzących, którzy go słuchali. I był użyty przez Ducha Świętego po to, żeby tych ludzi upewnić i wzmocnić. Ale niestety ludzie diabła, którzy nie mają żadnych skrupułów, biorą ten werset i twierdzą, że można na podstawie tych słów unieważnić słowa Pana Jezusa, który powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, i unieważnić te słowa i uznać, że Jezus kłamał, a oni mówią prawdę. No więc tym ludziom diabelskim nie ma co wierzyć. I ja przejrzę ten fragment po to, żeby pokazać, jak Słowo Boże jednoznacznie pokazuje w tym fragmencie, że w ogóle nie chodzi o ten temat utracalności zbawienia, bo zbawienia stracić się nie da. Hebrajczyków, 6 rozdział. Ale zanim przeczytam Hebrajczyków, 6 rozdział, to tło tego wersetu to jest 4 rozdział Hebrajczyków, 2 werset. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Czyli widzimy tutaj, że jest pewna grupa osób, którym jest zwiastowane Słowo Boże. Zwiastowana dobra nowina, czyli Ewangelia, czyli to, co daje życie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Albo jak sam Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I teraz są ludzie, którzy usłyszeli te słowa, kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne, a mimo to nie uwierzyli, nie powiązali tych słów Pana Jezusa z wiarą, więc uczynili z Jezusa kłamcę w swoim sercu. I teraz ci ludzie, ponieważ chcą wychodzić za religijnych ludzi, uchodzić za religijnych ludzi, używają różnych rzeczy, w tym także bezczelnie używają fragmentów Pisma Świętego. Tego w żaden sposób się nie da usprawiedliwić i widzimy, że nam była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Na nic im się nie przydało, bo nie uwierzyli, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. I tutaj mamy kilka takich przykładów biblijnych, kilkanaście, kilkaset, kilka tysięcy, zaczynając od Kaina, który nie uwierzył Ewangelii. I jemu była zwiastowana dobra nowina, jak i Adamowi, Ewie, Ablowi. Lecz Kainowi słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą Kaina. I
List do Hebrajczyków, 6 rozdział, opisuje między innymi doświadczenia Kaina. Bo tutaj mamy takie słowa. Od 2 wersetu. A w zasadzie od 4 ci ludzie przytaczają. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. Więc widzimy Kaina. Kain jest takim przykładem. Raz został oświecony, widział, że złożył ofiarę Bogu i ta ofiara nie została przyjęta. Więc został oświecony. To nie tędy droga, żeby składać warzywa, Kainie, tylko tak jak twój brat Abel, złożyć krwawą ofiarę, która wskazuje na doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, który przelał swoją krew na krzyżu Golgoty jako doskonały baranek. Jest to tak zwany uprzedzający cień albo cień rzeczy przyszłych. A Kain nie powiązał tej lekcji. Dalej. Zakosztował daru niebiańskiego. Widział, jak Bóg przyjmuje ofiarę Abla. A mimo to, że zakosztował daru niebiańskiego, w ogóle go to nie ruszyło. Nie powiązał z wiarą tego faktu. Nie przyjął wiarą tego, że Bóg ma upodobanie tylko i wyłącznie w ofierze Pana Jezusa Chrystusa i dlatego ofiara Abla została przyjęta, bo przez to, że Abel złożył na ofiarę żywe stworzenie, które zostało zabite, to zostało to przyjęte, gdyż wskazywało na śmierć doskonałego baranka Pana Jezusa Chrystusa. I Kain oczywiście dalej stał się uczestnikiem Ducha Świętego. Duch Święty pracował nad tym jego zrozumieniem, aby przyjął z pokojem tą lekcję. Także Bóg bezpośrednio rozmawiał z Kainem, a Kain nie powiązał tego. Bóg rozmawiał z Kainem. Czemu zasępiło się twoje oblicze, Kainie? I mimo tego, że Duch Święty był udziałem Kaina przez tą rozmowę z Bogiem, to on tego w ogóle nie uwzględnił, nie uwierzył Bogu. Dalej, zakosztował Słowa Bożego, że jest dobre. Doskonale widział, że Abel, pełen radości po złożeniu ofiary i w związku z tym, że powołał się Abel na doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, jest szczęśliwym człowiekiem. W ogóle go to nie ruszyło, tego Kaina. A przecież widział, że Słowo Boże jest dobre. Także zakosztował cudownych mocy wieku przyszłego. Przecież to jest niesamowita rzecz, gdy w bezpośrednim kontaktu z Bogiem, w bezpośrednim kontakcie z Bogiem rozmawia się o wspaniałych rzeczach. I Bóg bezpośrednio rozmawiał z Kainem, który jest niestety przykładem człowieka właśnie z Hebrajczyków 6, od 4 do 6. Apostoł Paweł dał ten przykład w 6 rozdziale Hebrajczyków, aby wierzący, którzy go słuchali, nabrali otuchy, że nie ma się czego obawiać, że zejdą z drogi zbawienia, dlatego że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale z tych, którzy zachowują wiarę. To tylko i wyłącznie ci, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, mają się czego obawiać,
bo nie powiązali z wiarą tego. Mamy kolejny przykład. To są ludzie, którzy mieli w czasie, kiedy Noe budował arkę, zwiastowane słowo przez Noego i nie uwierzyli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, widzieli, że nagle 120 lat przed potopem zaczyna budowę arkę Noe. Gdzie tą barkę arkę buduje? Buduje tą barkę arkę gdzie? Na terenie, gdzie nigdy nie było deszczu, jest napisane. I co? Jest to oświecające. Mąż Boży, Noe, który był łajdakiem, takim samym jak oni, nagle znalazł łaskę w oczach Boga i zaczyna się wyróżniać swoim postępowaniem. Mamy napisane w 8 wersecie tego rozdziału, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I to jest przecież oświecające. I nagle ten łajdak były zaczyna zwiastować sprawiedliwość, bo jest napisane w Słowie Bożym, że był zwiastunem sprawiedliwości. Taki sam łajdak jak cała reszta, były łajdak, usprawiedliwiony łajdak z łaski Bożej, zaczyna nagle świecić jak światło w tym ciemnym miejscu i buduje arkę. I teraz jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, bo oni już raz zostali oświeceni przez ten fakt, zakosztowali daru niebiańskiego. Człowiek się zmienił. On był wpierw łajdakiem, a potem stał się sprawiedliwy pośród swego pokolenia. No to jest przecież ewidentnie dar niebiański. Został im podarowany z nieba nowy Noe. Stali się uczestnikami Ducha Świętego, bo ten Noe z Ducha Świętego mówił im słowa Boże. Zresztą jest powiedziane, że to Chrystus przez Noego mówił. Czyli to w duchu poszedł i zwiastował duchom, które teraz są w więzieniu. Pan Jezus Chrystus przez Noego przemawiał przez Ducha Świętego. Tak? Stali się oni uczestnikami Ducha Świętego. I widzieli, że te słowa, które mówione są przez tego Ducha Świętego, przez Pana Jezusa Chrystusa, za pośrednictwem ust Noego, że te słowa Boże są dobre. Zwiastował im dobrą rzecz. Przygotujcie się, bo Bóg jest gotów sądzić. I budujcie arkę ze mną, albo budujcie swoją arkę. Nie wiem, co im powiedział. Powiedział im dobre rzeczy. Aby się ratowali. Ratowali z tego złego i przewrotnego rodu. I dalej. Cudowne moce wieku przyszłego. Oni doświadczyli tego, że ten człowiek, który był takim samym łajdakiem jak oni, nagle zaczyna się modlić. Zaczyna chodzić z Bogiem. Zaczyna żyć według Bożych standardów. Na podstawie łaski, którą Bóg mu okazał, niezależnie od uczynków, całkowicie z łaski Bożej. I zamiast na tej podstawie szukać Bożego prowadzenia, oni odpadli. Oni odrzucili to świadectwo. Kolejny przykład. Ci, którzy widzieli zmianę w życiu Enocha. Enoch, który chodził z Bogiem, został wzięty do nieba i było to, kiedy miał zaledwie 300 lat, bo wtedy wszyscy żyli około 900 paru lat. I też jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni. Henoch składał im świadectwo o sprawiedliwości Bożej. Zostali oświeceni.
Zakosztowali daru niebiańskiego, widzieli, jak Bóg odpowiada na modlitwy Henocha. Stali się uczestnikami Ducha Świętego, bo Henoch do nich mówił. Widzieli też jego świadectwo życia, nawet jeśli nie słyszeli jego słów. Zakosztowali Słowa Bożego, które do nich dotarło z ust Henocha. I cudownych mocy wieku przyszłego. Zobaczyli, że Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Moc wieku przyszłego. A mimo to nie nawrócili się. Jest rzeczą niemożliwą, aby ich odnowić. Jest to całkowicie niemożliwe. Ten werset właśnie mówi, ten rozdział szósty, od drugiego do czwartego, od czwartego do szóstego, mówi, że gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko, na urągowisko. Więc to jest wiele takich przykładów. Takich przykładów jest mnóstwo w Biblii. Kolejny przykład. Judasz. No to już jest klasyka gatunku. Judasz przez 3 lata, a niektórzy mówią 3,5 roku, miał najlepszego kaznodzieję na świecie, Pana Jezusa Chrystusa. Chodził z nim jako jego uczeń. I nikt nie mógł mieć lepszego nauczania biblijnego niż Judasz. A więc to, że on nie uwierzył, bo jest wyraźnie powiedziane, że nie uwierzył, to jest właśnie ten przykład. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby Judasza, który raz został oświecony, zakosztował daru niebiańskiego, bo Pan Jezus był darem z nieba. Stał się uczestnikiem Ducha Świętego, bo słuchał słów Pana Jezusa Chrystusa, a mało tego, nawet Judasz, wiemy, że sam uzdrawiał, sam wyganiał demony, sam głosił Ewangelię. I on był cały czas niewierzący. Zakosztował Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Sam uzdrawiał, więc brał udział w tych mocach wieku przyszłego. Gdy odpadł Judasz, powtórnie odnowić i przywieźć go do pokuty, ponieważ on sam ponownie ukrzyżował Syna Bożego i wystawił go na pośmiewisko. No to jest po prostu niemożliwe. I o tym przypadku Judasza jeszcze później mam zamiar wspomnieć. Kolejny, Antychryst, człowiek grzechu. To jest dopiero klasyka gatunku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby Antychrysta, który został oświecony, jak on się już objawi, to on już będzie po odrzuceniu tego oświecenia. On doskonale będzie widział świadectwo 144 tysięcy żydowskich ewangelistów. Będzie widział świadectwo 2 świadków świadczących w Jerozolimie. Za chwilę do tych świadków też przejdę. I widział będzie wiele rzeczy i słyszał wiele rzeczy. On jest jak najbardziej oświecony i zakosztował daru niebiańskiego. Niejednokrotnie zakosztuje daru niebiańskiego. I także stał się uczestnikiem Ducha Świętego. Doskonale widział Słowo Boże działające w mocy. Będzie widział. Bo będzie też miał okazję zakosztować Słowa Bożego i jednoznacznie wiedzieć, że ono jest dobre. Także tenże Antychryst będzie widział w akcji cudowne moce wieku przyszłego. A mimo to jest tym, który jest jako pierwszy, który odpadł. Wyrzutek, Pismo mówi o nim. Powtórnie odnowić się go nie da i przywieźć do pokuty, ponieważ on sam ponownie ukrzyżował Syna Bożego i wystawił go na pośmiewisko. Kolejny przykład to Faraon. Faraon miał 2 świadków przed sobą, czyli Mojżesza i Aarona.
i ci dwaj świadkowie ściągali na siebie uwagę tym, że głosili mu Słowo Boże oraz ściągali z nieba różne plagi. I teraz o Faraonie ten werset mówi. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby Faraona, który raz został oświecony i zakosztował daru niebiańskiego i stał się uczestnikiem Ducha Świętego, było mu zwiastowane Słowo Boże niejednokrotnie i zakosztował Słowa Bożego, że jest dobre, widział, że to są dobre rzeczy, to, co mu zwiastował Mojżesz i Aaron. I cudownych mocy wieku przyszłego, 10 plag, które spadło na Egipt, to były moce wieku przyszłego. To są rzeczy całkowicie ponadnaturalne. Gdy odpadł, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ on sam ponownie krzyżuje Syna Bożego i wystawia go na urągowisko. Kolejny przykład. Słuchacze dwóch świadków z Objawienia 11 rozdział. Ja przeczytam ten fragment z Objawienia albo Apokalipsa, inna nazwa tej księgi. I tutaj mamy 11 rozdział Objawienia. Objawienie 11 rozdział od 3 do 12 wersetu. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za ich dni prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich, a ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie, a mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba mówiący do nich, wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. I teraz ci nieprzyjaciele, którzy patrzyli na nich, którzy nie zdecydują się nawrócić. To są znowu ci. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych nieprzyjaciół, którzy zostali oświeceni przez tych dwóch świadków, zakosztowali daru niebiańskiego. Przecież ci świadkowie byli z nieba, skoro do nieba zostali z powrotem wzięci. Stali się uczestnikami Ducha Świętego, bo przecież oni mówili z Ducha Świętego słowa. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Widzieli, że to Słowo, które ci świadkowie wypowiadają, jest jak najbardziej dobre. Oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Każda plaga ściągana przez tych świadków lub ogień buchający z nieba, aby pożreć przeciwników, to wszystko to są rzeczy cudowne moce wieku przyszłego. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. To jest fragment, który jednoznacznie nie mówi nic o utracie zbawienia, tylko mówi o tym, że są ludzie, którzy słyszą Ewangelię, mają dowody na prawdziwość Ewangelii, a mimo to odrzucają Ewangelię. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Taki człowiek, który odrzuca poselstwo Boże, po prostu
nie może być, jak już odpadnie, powtórnie odnowiony. Oczywiście to nie jest ze strony Bożej ta niemożliwość, bo Bóg każdego, kto przyjdzie do Niego, bardzo chętnie przyjmuje. Nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Tak powiedział Bóg. I skoro tak powiedział, to to jest prawda. Więc jeżeli ci ludzie przyszliby jednak do Pana Jezusa, przyszliby po zbawienie, to zostaliby przyjęci. Ale tu słowo nam świadczy, że takiego przypadku nie będzie. Oni po prostu sami przez to, że tak zrobili, nie zdecydują się na krok ponownego przyjścia do Boga. Oczywiście, gdyby przyszli, to dopóki żyją, to mogą przyjść, gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Najbliższy kontekst tego szóstego rozdziału, który ci oszuści religijni używają, to jest oczywiście sytuacja Izraela na pustyni. Jest to nieco trudniejsze, żeby to zrozumieć i troszkę dłużej trzeba być skoncentrowanym, ale ponieważ to jest główne otoczenie tego fragmentu, główny aspekt i jest to list do Hebrajczyków, czyli właśnie do Żydów, czyli do ludzi pochodzenia hebrajskiego, czyli do ludzi, którzy są bezpośrednimi, niemieszanymi, cielesnymi potomkami Jakuba, Izraela. Czyli nie chodzi o ludzi z pogan, tylko chodzi o tych, których dziadem był Jakub, Izrael. I teraz ci ludzie kiedyś byli wyprowadzeni z Egiptu i szli przez pustynię. Jeżeli szli przez pustynię, to te właśnie słowa odnoszą się do nich jako przykład dla tych wierzących, którzy rozumieli list do Hebrajczyków, do których autor tego listu kierował ten list. I teraz, jeżeli popatrzymy na ten fragment, to możemy wiedzieć o tym, że z całego tłumu, który szedł wyprowadzony z Egiptu, wszyscy uznani zostali za winnych i tylko dwóch, Kaleb i Jozue, weszli do ziemi obiecanej, co pokazuje nam jednoznacznie, że reszta była uznana poza Mojżeszem za niewierzących. Możliwe, że niektórzy umarli za swój własny grzech, tak jak to mówi jedna z córek. Natomiast co do zasady, większość umarli z niewiary. Jako niewierzący, jako ludzie, którzy są tu podani jako ci, którzy nie uwierzyli. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia. Więc jednoznacznie widzimy, że jest tutaj powiedziane, że nie należy uważać, że samo słuchanie kogoś zbawia. Słuchanie powiązane z wiarą w Ewangelię. No i pierwsze miejsce takie, które byśmy wzięli pod uwagę, to to, które dotyczy się tego sformułowania: zakosztowali daru niebiańskiego. Bo zwodziciele mówią, że zakosztowanie daru niebiańskiego to jest dowód, że ktoś taki jest wierzący. Nieprawda. To nie jest dowód, że ktoś jest wierzący, jeżeli korzysta z daru niebiańskiego. I dowód na to znajdujemy oczywiście w Biblii. I otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową.
Druga Księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Czwarty werset. Na to rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Chleb z nieba. Chleb z nieba jest darem niebiańskim. I ci wszyscy ludzie jedli ten chleb z nieba, a byli niewierzący. O tym też wspomina w Ewangelii Jana, 6 rozdział, Pan Jezus w rozmowie z niewierzącymi Żydami. I tutaj widzimy, może najpierw o Judaszu takie coś. Jezus odpowiedział im: czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z 12. Czyli widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus wiedział, że Judasz jest nienawrócony. I teraz, jeżeli mamy, to mamy tutaj wyraźnie nawiązanie do tego. 6 rozdział Jana. Szósty rozdział Jana od 28 wersetu. Rzekli więc do Niego, do Pana Jezusa: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Chcesz wykonywać dzieła Boże? Wierz w Tego, którego Bóg Ojciec posłał, czyli w Pana Jezusa Chrystusa. To jest dzieło Boże. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Rzekli te do Niego: jaki znak czynisz, abyśmy wiedzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: chleb z nieba dał im, aby jedli. Czyli widzimy chleb z nieba, dar niebiański. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. I Pan Jezus jest tym darem niebiańskim. I Pan Jezus jest tym właśnie darem niebiańskim. I zakosztowałeś daru niebiańskiego, jeśli choć jedną wypowiedź Pana Jezusa słyszałeś. Tutaj w poetycki sposób autor tego listu do Hebrajczyków mówi po prostu: usłyszałeś o Jezusie. Zostałeś oświecony przez to, że usłyszałeś o Jezusie. Zakosztowałeś daru niebiańskiego, gdy usłyszałeś o jakiejkolwiek rzeczy wykonanej przez Pana Jezusa. Stałeś się uczestnikiem Ducha Świętego, jeśli słyszałeś choć jedną wypowiedź Pana Jezusa: kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Już usłyszałeś tą wypowiedź, bo to są Jego słowa. Też dalej zakosztowałeś Słowa Bożego, że jest dobre. Bo jest dobre, to nie chodzi o Twoją ocenę, że Ty oceniasz je jako dobre. Tylko dobroć Słowa Bożego doszła do Ciebie. I to właśnie to, że Pan Jezus powiedział: kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, jest właśnie tym dobrym Słowem Bożym. To jesteś Ty. Już to jest za tobą. I cudowne moce wieku przyszłego. Słyszałeś o cudach Pana Jezusa, ale sam fakt, że Bóg zesłał Pana Jezusa, aby stał się człowiekiem, też jest jak najbardziej mocą wieku przyszłego. Słyszałeś o tym i zakosztowałeś tego. Więc jeżeli nie chcesz uwierzyć w Pana Jezusa, to jesteś tu opisany pomiędzy 4 a 6, że jeśli odpadniesz, nie da się ciebie powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty,
ponieważ w ten sposób krzyżujesz ponownie Syna Bożego i wystawiasz Go na pośmiewisko. Zresztą podobne słowa mówi apostoł Jan. Wyraźnie o tym mówi w 5 rozdziale 1 listu Jana i wystarczy do tych słów się odnieść. Kto... O, jest tutaj. To jest 5 rozdział, 9 werset 1 listu Jana. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył w świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Więc widzisz wyraźnie. To są właśnie jednoznaczne wypowiedzi, że możesz mieć życie wieczne i ono jest nieutracalne. Żadne miejsce w całej Biblii, żadne miejsce z Biblii nie pokazuje, jakoby można było stracić zbawienie. Zresztą właśnie to wyróżnia chrześcijaństwo od wszystkich religii, bo wszystkie religie, buddyzm, hinduizm, islam i jakiekolwiek inne na świecie weźmiesz, to one wyznają, że zbawienie można stracić. Czyli jeżeli raz jesteś muzułmaninem, potem możesz przestać być muzułmaninem i idziesz na potępienie. Albo to, że zostajesz hinduistą, nie daje ci wcale gwarancji tego, że będziesz miał dostęp do ich tego obiecanego przez nich najwyższego celu ich religii. Po prostu to jest wszystko niepewne. Natomiast w chrześcijaństwie właśnie jest nieutracalność zbawienia jako w jedynym objawionym zresztą przez Boga, bo wszystkie inne to są wymysły ludzkie, a tylko chrześcijaństwo jest objawione przez Boga. To właśnie to Bóg objawił, że zbawienie jest nieutracalne. Oczywiście jest mnóstwo tak zwanych chrześcijan, którzy tak naprawdę są pomalowanymi na chrześcijańsko buddystami. Są na chrześcijańsko pomalowanymi muzułmanami. Czyli tak naprawdę wyznają islam, ale używają wersetów biblijnych i nazywają się chrześcijanami. A tak naprawdę wyznają islam. Albo krislam. Albo krbuddyzm. Nie wiem, jak te nazwy powymyślać, ale tak naprawdę są to praktykujący buddyści, uważający się przez pomyłkę za chrześcijan. Praktykujący hinduiści, uważający się przez pomyłkę za chrześcijan. Świadkowie Jehowy nie wierzą w nieutracalność zbawienia. Adwentyści Dnia Siódmego nie wierzą w nieutracalność zbawienia. Rzymscy katolicy nie wierzą w nieutracalność zbawienia. Przypadek? Nie sądzę. I dlatego papież jest w stanie zwołać tą całą grupę różnych odmian religijnych pod jednym szyldem ekumenicznym, spotkać się z nimi i traktować ich jak kumpli. No bo to nie jest traktowanie jak kumpli. Oni naprawdę są kumplami. Dlatego, że oni wszyscy uważają, że zbawienie można stracić. To jest ich punkt wspólny. Wyznają tego samego Boga niepewności. To jest całkowicie oczywiste, że oni mogą się razem spotkać. Nie przypadek, że zielonoświątkowcy są w ruchu ekumenicznym razem z adwentystami i w języku polskim z Seventh-day Adventist, Seventh-gay Adventist, jak to gdzieś tam wypłynęło, że to są bardzo mocno teraz promowane postawy zarówno u baptystów, u zielonych i u adwentystów.
No, to jest jak najbardziej ekumeniczny ruch możliwy między nimi, jeżeli nie wierzą w nieutracalność zbawienia. Część baptystów jeszcze wyznaje tą zasadę nieutracalności zbawienia, ale spora grupa już niestety nie. Dlatego, że właśnie dechrystianizacja chrześcijaństwa polega na tym, że się chrześcijanom zabiera wiarę w nieutracalność zbawienia. I w tym momencie taki człowiek nie jest żadnym już chrześcijaninem, tylko buddystą, czyli pomalowanym na chrześcijańsko buddystą. Wyznaje buddyzm, ale chodzi do chrześcijańskich przybytków, śpiewa chrześcijańskie pieśni, a jest buddystą. Więc jest to całkowicie niebezpieczne. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Teraz drugi punkt. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Więc tutaj jeszcze może zanim do tego dojdę, to Psalm 78, 24 tutaj może jeszcze przytoczę, bo to jest związane jeszcze z poprzednim punktem. Psalm 78, 24. O tym darze niebiańskim. 78, 24. Spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Tak? Czyli zakosztowali daru niebiańskiego, a byli niewierzącymi i ich ciała legły na pustyni. I teraz kolejny punkt. Po darze niebiańskim stali się uczestnikami Ducha Świętego. Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Judasz stał się uczestnikiem Ducha Świętego, bo wyganiał demony, uzdrawiał chorych. Mamy w Mateusza 7 rozdział, Ewangelia Mateusza oczywiście. Mateusza 7 rozdział. I co tu widzimy? Widzimy tutaj wyraźnie, że mamy opisanych przez Pana Jezusa fałszywych proroków, fałszywych przemawiaczy w Jego imieniu. Strzeżcie się fałszywych proroków. Prorok to ktoś taki, kto mówi w imieniu Boga. Więc strzeżcie się fałszywych proroków. Możemy też rozumieć jako tych, którzy fałszywie o sobie twierdzą, że przychodzą w imieniu Bożym. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz, czyli w środku, zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. I pytanie. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. I teraz Pan Jezus kontynuuje. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Jaka jest wola Ojca? Czytaliśmy Jana 6, prawda? Wierzyć w tego, którego On posłał, czyli wolą Ojca jest wierzyć w Pana Jezusa. W owym dniu
Wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Czy nie mówiliśmy do ludzi ku zbudowaniu, ku pokrzepieniu, ku pocieszeniu, bo tak definiuje prorokowanie Biblia. Biblia jednoznacznie definiuje terminy i możemy się tego potem trzymać jako rzeczy bardzo pewnych, których się nie da z niczym pomylić. 14 rozdział pierwszego listu Pawła, do Koryntian, czyli pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 14, werset 3. Kto prorokuje, mówi do ludzi, czyli kto prorokuje, kieruje swoje słowa do ludzi. Nie można tego pomylić z modlitwą, bo modlitwa jest kierowaniem swoich słów do Boga. Więc kto prorokuje, mówi do ludzi w celu zbudowania, napomnienia i pocieszenia. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Czyli te trzy elementy, zbudowanie, napomnienie i pocieszenie, jeżeli są celem tej przemowy, to jest to prorokowanie. A więc nie ma tu nic o zapowiadaniu przyszłości. Zapowiadanie przyszłości nie jest cechą prorokowania. Cechą prorokowania jest mówienie ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku pocieszeniu. Czyli jak chcesz kogoś wzmocnić wierzę, to prorokujesz. Jak chcesz kogoś poprawić, bo coś źle robi niezgodnie ze Słowem Bożym, to prorokujesz. Jeśli ktoś jest smutny, dajesz mu werset ze Słowa Bożego, to prorokujesz. To jest prorokowanie. I teraz jest wyraźnie powiedziane, że nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, czyli wierzy w Pana Jezusa, którego Ojciec posłał. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie przemawialiśmy do ludzi ku napomnieniu, ku pocieszeniu, ku zbudowaniu? W imieniu Twoim, czyli w imieniu Pana Jezusa. To były chrześcijańskie próby napomnienia, chrześcijańskie próby zbudowania kogoś, chrześcijańskie próby pocieszenia kogoś. I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? Czyli ewidentnie wypędzali demony ci ludzie, tak? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Czyli widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus nigdy ich nie znał. To nie jest tak, że jest napisane: znałem was kiedyś, ale ponieważ straciliście zbawienie, przestałem was znać. Tak nie jest tu napisane. Tu jest powiedziane: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Bezprawie, czyli rzeczy, do których nie mieli prawa. Nie mieli prawa tych rzeczy czynić, bo byli nienawróceni, byli niewierzący. Nie pełnili woli Ojca, Pana Jezusa, który jest w niebie. A jaka była wola Ojca, Pana Jezusa, który jest w niebie? Wola Ojca jest, aby wierzyli w Tego, którego On posłał. Czyli w Pana Jezusa mieli wierzyć. Więc jednoznacznie widzimy, oni byli niewierzący, wyczerpywali znamiona tego, co czytaliśmy w liście do Hebrajczyków. Czyli nie da się tego z niczym pomylić. 1 Koryntian, 13 rozdział, jest bardzo ciekawa informacja. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Widać, że tu chodzi nie o wiarę w osobę, tylko wiarę w działanie, tak żebym góry przenosił. I dalej, choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, by nic mi to nie pomoże. Czyli są tacy ludzie, którzy całe bogactwo swoje rozdają, a idą do piekła. Więc tutaj widzimy
jednoznacznie, że mówienie językami ludzkimi i anielskimi, mówienie w imieniu Bożym ku zbudowaniu, ku pocieszeniu i ku napomnieniu nic nie daje. Znajomość wszystkich biblijnych tajemnic nic nie daje, jeżeli człowiek jest nienawrócony do Pana Jezusa, nie wierzy w Pana Jezusa, nie wierzy w tego, którego On posłał, ma co najwyżej wiarę taką, przez którą góry przenosi. I tutaj, jeżeli ten drugi punkt z Hebrajczyków już mamy omówiony, czyli zakosztowali daru niebiańskiego, to teraz kolejny punkt, stali się uczestnikami Ducha Świętego, już mieliśmy zasygnalizowany. Ci ludzie, jako niewierzący, których Pan Jezus nigdy nie znał, wypędzali demony. Judasz, który był diabłem, wypędzał demony, uzdrawiał i robił różne rzeczy, które są typowe dla uczestnictwa Ducha Świętego. Tak, jeszcze jakiś fragment, który jednoznacznie pokazuje, że stali się uczestnikami Ducha Świętego ci, którzy są niewierzący. To tutaj 4 Mojżeszowa, 11 rozdział. 4 Mojżeszowa, 11 rozdział, 16 werset. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywiedź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z Tobą. I kontynuacja tego jest od 24 wersetu. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pacholę i oznajmiło Mojżeszowi, Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości i rzekł, Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Więc widzimy jednoznacznie, że ci ludzie stali się uczestnikami Ducha Świętego i ci ludzie jednoznacznie byli niewierzący, ich ciała legły na pustyni. Także mamy znany przykład Bileama i Bileam też mówił z Ducha Świętego, a był niewierzącym człowiekiem, bo Pismo wielokrotnie mówi o Bileamie jako człowieku idącym na zagładę. I zerknijmy teraz jeszcze do nowotestamentowego przykładu, Łukasza 9 rozdział. To, że ktoś ma dar Ducha Świętego, nie znaczy, że jest zbawiony. Tak jak Bóg daje dobre rzeczy ludziom niewierzącym, na przykład plony, na przykład efekty ich pracy, tak samo obdarowuje ludzi niewierzących darami Ducha Świętego. Robi to, bo On jest dawcą i to On obdarowuje. I to, że ktoś ma dary Ducha Świętego, nie znaczy, że jest wierzący. Po prostu ma dary Ducha Świętego. Są wierzący, którzy mają dary Ducha Świętego
I każdy wierzący ma jakiś dar Ducha Świętego, ale mnóstwo ludzi niewierzących również ma dary Ducha Świętego, tyle że w złym kierunku ich wykorzystują. 9 rozdział Łukasza. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami. Ilu zwołał? 12. Czyli był tam Judasz? Czy może zamiast Judasza był Maciej? Nie, jeszcze Maciej nie był. Był Judasz wśród tych 12. I ten Judasz otrzymał moc i władzę nad wszystkimi demonami i otrzymał moc uzdrawiania chorób. Widzicie? Dary Ducha Świętego otrzymał człowiek ewidentnie niewierzący. I dalej Pan Jezus posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Czyli Judasz dostał również rozkaz, aby głosić Królestwo Boże. I też rzekł do nich, niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. I tak dalej. Czyli jednoznacznie widzimy, że Judasz, niewierzący człowiek, który był diabłem, niewierzący człowiek, który jest w piekle teraz, bo wiemy to, on miał władzę nad wszystkimi demonami, on miał moc uzdrawiania chorób, on miał poselstwo, aby głosić zdrową naukę, opowiadając, głosząc Królestwo Boże. To, że ktoś mówi dobrej jakości kazanie, to, że ktoś uzdrowił kogoś, to, że ktoś wypędza demony, nie znaczy, że sam jest zbawiony. Ten człowiek może być zbawiony, ale może nie być zbawiony, bo niezbawionym Bóg daje dary Ducha Świętego. Czyli już widzimy jednoznacznie z Hebrajczyków, dokładnie 6 rozdział 4-6, że to nie mówi nic o utracalności zbawienia, tylko to mówi o tym, że ci, którzy nie uwierzyli, nie mają żadnej wymówki ani szansy drugiej, bo jest to podeptanie Syna Bożego, wystawianie Go na urągowisko. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Dotyczy to osób, które nigdy nie nawróciły się. Dotyczy to osób, które nie chciały uwierzyć. Tak jak mówi 4 rozdział Hebrajczyków, 2 werset. Nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Kolejne miejsce to jest 2 Mojżeszowa 24. 2 Mojżeszowa 24 od 1 do 3. A do Mojżesza rzekł, wstąp do Pana ty i Aaron, Nadab i Abihu. To już czytaliśmy? Tak, już to chyba było pod przedmiotem analizy. Nie, to jest inny fragment. Więc do Mojżesza rzekł, wstąp do Pana ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. A niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Czyli widzimy jednoznacznie, uznali Słowo Boże za dobre. Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Uznali Słowo Boże, że jest dobre.
Czyli tutaj nawet jest ten element, który nie jest konieczny, ale zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Jednoznacznie widzieli, że to Słowo jest dobre i zdecydowali się je wypełnić. Wypełnić, bo jest dobre, zakosztowali. A mimo to ich ciała legły na pustyni jako ludzi, którzy byli niewierzący, nieposłuszni i całkowicie przeciwni Bogu. Więc do nich się odnosi to. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko, na urągowisko. I jeszcze odnośnie tego ostatniego punktu, czyli zakosztowali cudownych mocy wieku przyszłego. Ci ludzie, których ciała legły na pustyni, to byli ludzie karmieni z nieba. Ci ludzie przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone, czyli zakosztowali mocy wieku przyszłego. Ci ludzie byli świadkami 10 plag spadających na Faraona, czyli cudowne moce wieku przyszłego widzieli, a mimo to nie nawrócili się. O nich właśnie mówi 6 rozdział od 4 do 6 wersetu. I nie da się tego z niczym pomylić. Nie wolno tego z niczym mylić. Psalm jeszcze 78. Psalm 78. Psalm 78 od 40 wersetu. Ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu. Ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. Nie pamiętali czynów Jego ręki, dnia, w którym wyzwolił ich od ciemięscy, gdy czynił w Egipcie znaki, a cuda swe na polach Soanu, gdy przemienił krew rzeki ich, a potoki ich także pić nie mogli, zesłał na nich robactwo, które ich pożerało, i żaby, które ich trapiły, wydał chrząszczom plony ich, a znój ich szarańczy, zniszczył gradem winnice ich, a sykomory ich szronem. Wydał na pastwę gradu bydło ich, a stada ich błyskawicą. Spuścił na nich zapalczywość swego gniewu, popędliwość, zaciekłość i utrapienie, poczet aniołów zagłady. Dał upust gniewowi swemu, nie ochronił od śmierci duszy ich, a życie ich wydał zarazie. Pobił wszystkich pierworodnych w Egipcie, pierwociny tężyzny męskiej w namiotach Chama, jak owce wyprowadził swój lud, a wiódł ich jak trzodę po pustyni. Prowadził ich bezpiecznie, tak że się nie lękali, a przyjaciół ich przykryło morze. Przywiódł ich do swojej świętej ziemi, do góry, którą nabyła prawica jego. Wypędził przed nimi narody i wyznaczył sznurem ich dziedzictwo i osadził w namiotach ich plemiona izraelskie. Oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciwko Najwyższemu i nie strzegli przykazań Jego, lecz odstępowali i byli niewierni jak ojcowie ich, zawiedli jak łuk obwisły. Widzimy, że tu są nazwani niewiernymi. Więc rozgniewali go swoim bałwochwalstwem, czyli czcili innego Boga. Bałwochwalstwem na wzgórzach, a bałwanami swymi wzbudzili jego zazdrość. Oni w ogóle czcili obcego Boga, nie czcili Boga Jahwech. Nie mieli Pana Jezusa jako swojego Boga, tylko mieli jakiegoś innego, wymyślonego przez siebie bożka. I dalej jest opis tego. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że oni byli tymi, którzy mieli udział w cudownych mocach wieku przyszłego, a mimo to się nie nawrócili. Więc ten fragment
opisuje tutaj sytuację ludzi, którzy są tak naprawdę nienarodzonymi na nowo ludźmi. Czyli są to osoby, które, jeżeli byśmy obrazowo wzięli, to jeżeli Biblia nazywa wierzącego owieczką, to niewierzącego określa albo jako świnię, albo jako psa, albo jako wilka. Więc narodzenie na nowo to jest przemiana z wilka w owcę. Narodzenie na nowo to jest przemiana z psa w owcę. Narodzenie na nowo to jest przemiana z świni w owcę. To nie jest umycie świni, to nie jest zmuszenie psa, żeby zwymiotował coś. To jest po prostu zmiana psa w owcę. I apostoł Piotr używa tego przykładu. O, tutaj jest akurat 2 Piotra, 2 rozdział, 15 werset. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Więc widzimy jednoznacznie, że Balaam jest tutaj użyty jako przykład człowieka całkowicie niewierzącego. I jeżeli weźmiemy teraz ten przykład z umytą świnią albo z psem, który coś zwymiotował, to zwymiotowanie czegoś przez psa jest porównane do tego, jak człowiek porzuci niektóre złe rzeczy. I jeżeli porzuci niektóre złe rzeczy, ale dalej jest psem, to za chwilę będzie znowu chciał jeść to, co zwymiotował. Natomiast jeżeli weźmiemy świnię, ją umyjemy, a ona nie narodzi się na nowo, nie stanie się owcą, to ta świnia, jak będzie miała okazję, to jak najszybciej znowu będzie się tarzać w błocie. Natomiast wilk w swojej naturze jest krwiożerczy obecnie. Zanim nastanie nowe przymierze, to wiemy, że wilki jedzą mięso i zabijają i polują. Dopiero w nowym przymierzu wilki będą razem z jagnięciem mieszkać, albo lampart razem z krową i tak dalej, i tak dalej. Dziecko wyciągnie rękę do jamy żmii. Natomiast jeszcze nowego przymierza nie ma i dlatego wilk je mięso i jest krwiożerczy. I skoro tak, to jeżeli wilk jest krwiożerczy, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że wilk nie jest owcą. Pies nie jest owcą. Świnia nie jest owcą. Ja wiem, że teraz wiedza biologiczna jest na coraz niższym poziomie. Sam mam dzieci w wieku szkoły i widzę, że te podręczniki niedługo będą uczyć. No. I cała klasa się będzie śmiać i to będzie zaliczony przedmiot. Niestety, mówię poważnie, jest coraz gorzej. Zabieranie czasu rodziców i dzieci. Marnowanie potencjału zupełnie bez sensu za pieniądze podatników. Ta tak zwana epidemia koronawirusa pokazała, że gdyby zamknąć wszystkie szkoły i powiedzieć: ludzie, uczcie swoje dzieci sami, to by dało większe rezultaty. Każdy rodzic kocha swoje dziecko bardziej niż najlepszy nauczyciel w szkole. I to powoduje, że jest dużo lepiej przygotowane takie dziecko niż dziecko w systemowej szkole. 3 miesiące dzieci nie chodziły do szkoły i nic się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że szkoła w obecnym systemie już jest nic nie warta. I dlatego też poselstwo Ewangelii ma coraz trudniejszy dostęp do ludzi, bo ludzie nie rozumieją. No, o co ci chodzi? No, owca, a świnia, no i to ma 6 nóg i to ma 6 nóg. Ej, nie ma 6, 4 ma. No, nie, no 4, no. No, no tak, no.
3 plus 3 to 4. Nie, dwie nogi plus dwie nogi to są cztery nogi. Więc i matematyki już nie umiemy jako społeczeństwo i coraz gorzej jest z rozróżnianiem pewnych rzeczy. Jak rozmawiam z ludźmi na temat prostych tekstów Biblii, to mam wrażenie, że przerasta ich tekst dłuższy niż 7 linijek. Mogę to swobodnie mówić, bo jest już godzina i 10 minut, więc zdecydowana większość i tak nie będzie słyszeć tego mojego narzekania. Ale kończę już z tym narzekaniem. Więc teraz, jeżeli mamy ten werset, to widzimy teraz jednoznacznie, że ci oszuści religijni, którzy próbują go używać do tego, żeby mówić, że zbawienie da się utracić, są po prostu nieuczciwymi oszustami, żonglerami Słowa Bożego. Słowo Boże mówi wyraźnie, że to, że ktoś został oświecony, nie znaczy, że jest zbawiony. Jest niedaleko Królestwa Bożego, ale nie jest w tym Królestwie Bożym. Ktoś, kto zakosztował daru niebiańskiego. Ludzie przecież byli karmieni. 5000 ludzi nakarmionych przez rozmnożenie chleba przez Pana Jezusa i ci ludzie nie uwierzyli Panu Jezusowi. No czy można więcej pokazywać? Więc zostali oświeceni przez Jego słowa i zakosztowali daru niebiańskiego, a nie uwierzyli. Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Ile osób Pan Jezus uzdrawiał? A mimo to nie uwierzyli. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Pan Jezus głosił Słowo Boże nawet kapłanowi, nawet Piłatowi. I co? I nie uwierzyli. I też cudowne moce wieku przyszłego. Wzbudzał zmartwych, uzdrawiał chorych i tak dalej. I co? I nie uwierzyli. W niewierze przyszli pod wzgórze Golgoty ukrzyżować Pana Jezusa. I to jest właśnie o tych ludziach, którzy słyszeli Ewangelię, a nie uwierzyli. A nie o wierzących, którzy są zbawieni, bo kto jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Wierzysz Pana Jezusa? Masz życie wieczne. Czyli jest ono nieutracalne. Zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Jeżeli zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, to to oznacza, że nie można stracić zbawienia. Jeśli zbawienie dałoby się utracić, to znaczyłoby, że jest z uczynków, a nie z łaski. A to jest nieprawda, bo Pan Jezus wyraźnie powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Wierzysz Pana Jezusa, masz życie wieczne. Jest ono nieutracalne. Który jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo zbawienia utracić się nie da. I to chciałem dzisiaj omówić, to fałszerstwo, którego dokonują ci, którzy próbują wmówić nam, że Hebrajczyków 6 rozdział od 4 do 6 wersetu rzekomo mówi o utracalności zbawienia. Wykazałem, że nie mówi o utracalności zbawienia, a wręcz odwrotnie, jest potwierdzeniem tego, że zbawienie jest nieutracalne i że ktoś, kto nie chce się nawrócić, to ten człowiek jest opisany przez Hebrajczyków. 6 rozdział od 4 do 6 wersetu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii. Niech Wam Bóg błogosławi. Jeśli macie życzenie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, możecie do mnie napisać. Postaram się Was zaopatrzyć w takowy, jeżeli będę miał wolne egzemplarze i wolne środki na wysyłkę. Więc możesz do mnie napisać, możesz też zadawać mi pytania. Zachęcam do komentarzy tu pod filmem. Można też wysłać SMS-a na telefon 739 089 088 na e-maila czytaj.biblie@onet.pl. Albo na adres stacjonarny czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów lub
CMS, skrytka 328, Wrocław 68, kod 50 950 Wrocław. Z Bogiem.